No i mamy majówkę i mamy wspaniałą wycieczkę. Witam Was w pięknym nowym dniu. Wybraliśmy się do Złotego Potoku, jedna z fajniejszych miejscówek tu w okolicy. Jest naprawdę przepięknie, przepiękny las i staramy się znaleźć takie miejsca, gdzie jest mniej ludzi. Więc zaczynajmy. Patrzcie, widziałeś te małe kaczki? Słuchajcie, ten las jest mega ładny, naprawdę. Głównie liściasty. I te liście dopiero co opuściły. Jest taki piękny i gęsty. Naprawdę, przepiękny jest ten las w rezerwacie parkowym. Mega. Zobacz, jak ta nie widziałaś, jaki bobry wspaniały, a tam? Słuchajcie, cały las jest pogryziony przez bobry. Niesamowite, co one tu wyrabiają. Dawaj, Mila. Patrzcie na Eleonka. Wow. Chyba tam jest trochę za głęboko. Mogę ma jeszcze raz. To jest fajne. No, bo jest mokro. Muszę wam powiedzieć, że tu są chyba najfajniejsze ścieżki, jeżeli chodzi o rowery i jeżeli chodzi o szlaki rowerowe. Dużo jest takich jurajskich miejsc i okolic, gdzie wytyczono szlaki rowerowe. Ja sam znakowałem 2 lata temu taki szlak 20-kilometrowy i muszę wam powiedzieć, że nawierzchnie zwykle są tragiczne. Jeżeli ktoś chce pokonać taki dystans z Częstochowy do Krakowa, to jest katorga. Natomiast tu, w gminie Janów, jest naprawdę rewelacja. Jestem pod wrażeniem, bo to są ścieżki, które się spotyka w takich rozwiniętych krajach bardziej, typu Skandynawia, na przykład na Bornholmie, albo na przykład Niemcy czy Austria. Natomiast typowe polskie ścieżki to są takie rozjeżdżone, piaszczyste, rozjeżdżone przez kłady i wszystko, co się rusza. Rewelacja i tutaj wielkie brawa dla nich, że zadbali o mega profesjonalne ścieżki rowerowe. My idziemy kawałek, może jeszcze ze 2-3 km i zrobimy taką fajną pętlę. Wrócimy czerwonym szlakiem. W tej chwili jesteśmy na żółtym w kierunku Bramy Twardowskiego. A pójdziemy sobie pewnie z powrotem czerwonym szlakiem przez rezerwat parkowy. Czy grupa Leonki jest w dobrej formie dzisiaj? To wspaniale. Piękna pogoda. I tam tak ładnie, i po lewej, ta skałka. Te skałki są mega piękne. Naprawdę jest cudnie. Ciekawe, co to za przekąska. Smakowite sprężynki do rzucia z wołowiną. O matko, to ja też chcę taką jedną. Are you sure? Mhm, daj. To Mila, ty spróbuj pierwsza, jak będzie dobra, to ja ten. Boże, Leniuś. Smakowite sprężynki. Masz sprężynki z wołowiny. Mogę troszkę? Jesteś pewna? No. Mila, próbuj sprężynki. Ona jest taka gumowa jak oscypki. Nie jest tak. Się żubli się. Wiecie, o
tym, że korm... Próbowałam kiedyś karmę maliny, to smakuje jak płatki śniadaniowe. Tak. Sysasz policzki i przygryzasz je zębami. Pokaż, Mila. Twoja to jest taka rekin łot, szeroka. A Tatiany wąziutka, skalar. I kolka też mnie. Za to umiesz sobie język złożyć w rurkę. O kurczę, ale super. A teraz ty, tato. Umiesz do góry ja nie potrafię. Język jeszcze? Nie. O nie. Jak nie masz siły, to możemy już wracać powoli. Absolutnie awesome. Brawo. Brawo, Milan, brawo. Pięknie. Teraz ja idę. Patrz na Tatianę. Nie ma... Jezu. Mama, Leo cię właśnie poślizgnął. Patrz, jak fajnie włoski ten. Ej, patrzcie, Leo już wraca mniejszą. O matko, nie! Zaraz spadnę do tej wody. Chłopczyk i dziewczynka. Całkiem fajny spacer, a teraz mamy wodę i to jest jedno z takich jurajskich miejsc, w których mało, że w jednym miejscu są skałki i woda praktycznie. Na tym Złotym Potoku jest mega dużo wody. Jesteśmy nad stawem Amerykan w tej chwili. Ja wcześniej zrobiłem 15 km marszobiegu rano, a teraz jeszcze ta wycieczka gdzieś z 8 km, także dzisiaj długi dystans, a po południu zrobimy coś ciekawego, może jakaś edycja albo testy drona nowego, a jak nie, no to może trening biegowy, bo przecież dawno nie biegałem.